Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o wrażeniach po zakupie mikrofonu Rode VideoMic Pro Plus. Rode VideoMic Pro Plus. Troszeczkę porównam go do jego poprzedników, czyli VideoMic Pro oraz Stereo VideoMic X. I już na pierwszy rzut oka widzisz, że ten VideoMic Pro Plus jest nieco grubszy, prawda? Wielkość ma znaczenie. Ciut dłuższy od swojego poprzedniego modelu. Ma zdecydowanie więcej pianki i może Ci się to przydać na dworze przy jakiejś wietrznej pogodzie, kiedy nie używasz, tak jak ja, futerek Detkiten, czy te futerka zapomnisz. Natomiast pierwszą, najważniejszą zmianą jest tutaj zasilanie i dostaniesz w zestawie taką dedykowaną baterię Rode LB1. Według producenta ona może wytrzymać podobno nawet 100 godzin. 100 godzin to jest coś koło 4 dni. I w zasadzie nie miałoby to większego znaczenia, gdyby nie fakt, że Rode zastosował taką sztuczkę polegającą na automatycznym wyłączeniu mikrofonu po zaprzestaniu pracy kamery. Jest to proste, że aż boli, ale nie marnujesz na te niezbyt tanie 9-woltowe baterie, jak w poprzednich modelach. No, była to naprawdę udręka wydobyć tą baterię, to był jakiś cud, ale na tych 9-woltówkach leciałem wcześniej. I również poprawiono zdecydowanie otwieranie tejże pokrywki. Jest to w tej chwili bardzo proste. Jeden ruch, cyk, cyk. Jakieś takie intuicyjne. Baterie też bardzo łatwo wkładasz, natomiast przedtem się trzeba było nasiłować, szczególnie jak po parodniowej przerwie zapomniałeś, jak to się robi. Ja nawet teraz w stresie mam to, że mam problem z zamknięciem tej baterii. W zasadzie z zamknięciem tego Rode VideoMic Pro, tylko dlatego, że się zestresowałem przed kamerą, ale jakoś się udało. Natomiast pamiętaj jedno, musisz tutaj zatrzasnąć tą pokrywkę do końca i to jest taki charakterystyczny trzask. Wtedy wiesz, że mikrofon będzie działał. Fajna rzecz, a mianowicie ładowanie tej baterii, którą Ci wcześniej pokazałem, możesz zrobić przez kabelek micro USB. Tutaj masz złącze micro USB. W poprzednich modelach tego nie ma. Cyk, pyk. O, żebym tylko nie zrobił tego odwrotnie. Cyk, pyk, podłączasz. Niestety dedykowanej ładowarki nie dali. Natomiast żaden problem. Ja w domu mam 5 sztuk po telefonach komórkowych, jakieś 5 sztuk luzem. Jakaś tam się zawsze jedna znajdzie do mojego Rode VideoMic Pro Plus. Kolejna bardzo ważna sprawa, a mianowicie kabelek, wymienny kabelek łączący mój mikrofon, nowy mikrofon z kamerą. Włączasz, wyłączasz, podłączasz. I jak słyszysz ten trzask, zablokowane jest to, to wtedy możesz spokojnie podłączać tą częścią kabla do kamery. Natomiast rozwiązanie jest identyczne jak z poprzedniego Rodego. I tutaj miałeś też kabelek, który można włączać, wyłączać, ale on tutaj się nie blokuje. Natomiast wierz mi, że te kabelki się przecierają. Tutaj być może widzisz na moim poprzednim, w tym miejscu jest kabel przetarty. To jest jakiś poprzedni model Stereo VideoMica. I zaleta kabelka wymiennego jest taka, że nie musisz dawać całego mikrofonu do naprawy, do serwisu. Naprawa z reguły trwa kilka tygodni. Tylko cyk, pyk, kupujesz za parę groszy
kabelek i po sprawie. Układ przycisków tutaj funkcyjnych masz bardzo podobny do tego Videomica X. Jest taki centralny wyłącznik, a w zasadzie włącznik, wyłącznik. O, ładnie się włączyło. Widzisz, zapaliło się ładnie na niebiesko, a potem funkcję dostosowujesz do swoich potrzeb, czyli tutaj widzę High Pass Filter 150 dB, 75 75, 150 i wyłączam. Tutaj masz gain, w tej chwili jest, widzę, że jest wyłączony, natomiast dałem sobie na 20 dB, dałem sobie na 10 dB i dla potrzeb filmu w tej chwili gain jest wyłączony. Mała sztuczka, jeżeli naciśniesz razem kontrolkę tego gainu z kontrolką High Pass Filter, o, widzisz, pojawiła się tutaj nagle taka pozioma dioda, ta na samym dole i uzyskasz w tym momencie plus 6 dB wzmocnienia i przyda ci się to może do nagrań na dworze z użyciem Deadkitten. Wyliczyli, że Deadkitten zabiera 6 dB. Natomiast funkcja jest znana już wcześniej z tego to mikrofonu Stereo Videomica X i tutaj miałeś te 6 dB jako przycisk oddzielny. W tym mikrofonie musisz nacisnąć te dwa przyciski, czyli Gain i High Pass Filter, ale w ten sam sposób możesz je wyłączyć. O, włączam, wyłączam, włączam, wyłączam. Także można się bawić do bólu. Kolejna ciekawa funkcja, znana z rejestratorów dźwięków, takich jak mój Zoom 8, a mianowicie kanał zapasowy i to na twoim DSLR-ze czy jakiejś kamerze. Także w tym momencie włączasz jednocześnie przycisk zasilania i przycisk gainu. Czemu się nie chcesz pojawić? O! Pojawiła się ta dioda taka tutaj zielona poprzecznie, prawda? Być może ją widzisz z tamtej kamery. Jeszcze raz wyłączyłem i włączyłem. Ta poprzeczna dioda włączona świadczy o tym, że masz kanał zapasowy. I kiedy ci się on może przydać? No powiedzmy, nagle głośność tego, rozmawiasz z kimś, przeprowadzasz wywiad, nagle ten ktoś tam zaczyna kaszlać, czy nagle zaczyna się śmiać, czy coś tam zaczyna bardzo głośno mówić. I oczywiście robi się wtedy clipping, no i zamiast obrabiać ten clipping w postprodukcji, zwiększać szumy, to po prostu wykorzystujesz ścieżkę zapasową tego, co masz, czyli twojej kamery. Obejrzałem parę filmów i znawcy twierdzą, że tylko to warte jest unowocześnienia twojego mikrofonu do Videomica Pro Plus. Funkcja bardzo ważna i oszczędzająca ci pieniądze, a mianowicie samoczynne włączenie się oraz wyłączenie mikrofonu po włożeniu kabelka do kamery. Na ten cel przyszykowałem mojego Sonego Alpha 6500. No i zobaczymy. Na razie kamera jest wyłączona. Włączyłem mikrofon. Cyk. Włączyłem mikrofon. Tak to wygląda. Włączam teraz kamerę i voilà! Widzisz? Tutaj jest włączone zasilanie. Poczekajmy chwilę. Wyłączam teraz kamerę. Chwila, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i ładnie się kamera samoistnie wyłączyła. Także funkcja jest super, zarówno przy wyłączeniu kamery,
jak i wyjęciu kabelka z kamery. Zaoszczędzi Ci to właśnie te nieszczęsne 9-woltowe baterie. Tu widzę, widzisz cenę 15 zł 99 groszy kupione i tak po taniości gdzieś w jakimś markecie. Ale jeszcze raz uruchommy tą funkcję. Cyk. I włączam mikrofon poprzez włączenie kamery. I co możesz zrobić? A mianowicie nacisnąć jednocześnie high pass filter i zasilanie. I być może zauważyłeś takie trzy mignięcia i w tej chwili ta funkcja jest wyłączona. Prawda? Czyli jest tak jak w starym Rodiku, że póki sam nie wyłączysz, to mikrofon działa, ale jest październik, miesiąc oszczędzania i możesz w końcu dojść, że jednak te baterie na bateriach zaoszczędzisz i robisz dokładnie odwrotnie, czyli wyłączyłeś tą funkcję, ponieważ mignęła tutaj jedna diodka, mignęły diodki raz i zobaczę teraz jeszcze raz, wyłączam i zobaczymy, czy się samo wyłączy. Mam nadzieję, że się wyłączy super hiper. Jest niestety mały problem techniczny z umiejscowieniem tego kabla z tyłu mikrofonu. Do czego zmierzam? Najpierw zrobimy ten myk, że zamontuję mikrofon na kamerze i patrz, patrz co się dzieje. A mianowicie, no, nie możesz za bardzo sięgnąć okiem do viewfindera, prawda? W zasadzie, no, mi to specjalnie nie przeszkadza z prostego powodu, że w większości jak filmuję, to używam tego monitorka. Natomiast być może jesteś z tych ludzi, którzy chodzą sobie, trochę filmują, trochę fotografują. Może to być wtedy nieco irytujące, prawda, że tego viewfindera nie możesz wykorzystać. I pytanie jest teraz takie, czy ten Rode jest dla Ciebie, no, jeżeli kupujesz nowy sprzęt, nawet się chwili nie zastanawiaj, dorzuć te parę złotych, aby mieć lepszą wersję, lepszą od tegoż to starego modelu. Natomiast, jeżeli już masz starszą wersję, tak jak ja, no i nie jesteś taki słoń trąbalski, jak ja, zapominalski, przede wszystkim pamiętasz, aby po skończonym nagraniu wyłączyć zasilanie mikrofonu, nie kabelek, tylko zasilanie mikrofonu poprzez te przyciski. No nie potrzeba Ci tego safety tracku, tej ścieżki bezpieczeństwa. Możesz się z inwestycją wstrzymać. Ja natomiast osobiście uważam, że warto. Sprawa tutaj dostępu do wizjera, no nie jest aż taka dla mnie, że tak powiem, kluczowa. Nagrywam to, jak Ci powiedziałem, patrząc na monitor. Natomiast to auto włączenie i auto wyłączenie ratuje często życie, a nie tyle może życie, co oszczędza pieniądze, bo już nie raz przejechałem się na zużytych bateriach 9-woltowych. Jakość dźwięku jest w porządku, no, akcesoria typu deadkitten pasują. Tutaj jako bonus masz taki sensor do automatycznej zmiany jasności tych diodek, prawda, jak zmieni się oświetlenie zewnętrzne. Natomiast uczciwie też powiem, że mikrofon mógłby być troszeczkę mniejszy, taki jak właśnie ten poprzedni model, ale z jedną sztuczką, że drugie jakieś wejście na kabelek, wejście zewnętrzne, tak żeby nie przeszkadzało w korzystaniu z viewfindera. Także na tym kończę, mam cichą nadzieję, że cena sprzętu spadnie, szczególnie jak przestaną produkować
starszy model. No i nakręcę jakiś kolejny filmik, w którym pokażę, jaka jest jakość tego dźwięku. No, w tym filmie już nie, bo jest troszeczkę za długi. Natomiast, jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka lub tradycyjnie skomentuj pod tym wideo, co myślisz o wymianie starego sprzętu na nowy, a być może nawet nie wymianie, tylko uzupełnieniu sprzętu o nowym.